Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, witam w kolejnym odcinku z Grunge Auto Online, odcinek 281. Co w tym odcinku? Dalej bawimy się wszystkim nowym, co można znaleźć dookoła. Ale co, czy kolejne tryby? No nie wiem, czy kolejne tryby jakieś, ale może faktycznie LD? LD na mapie? No w sumie czemu by nie? Dobra, przy okazji już policja zaczęła nas ścigać, nie wiem, ten kozioł był ważny. Ale moment, właśnie, czy ja takim autem jeździłem kiedykolwiek wcześniej? Co to jest? No jak to można było to w ogóle sprawdzić, tak swoją drogą? Gdzieś na pewno była taka opcja. Tu? No właśnie. Emperor Habanero? O kurde. Pewnie będzie drogi. Ej kurde, a policja. Nie, dobra, no to podejrzewam, że będzie teraz problem z dostaniem się do mechanika i sprzedaniem tego. A jak tam będę jeździł, no faktycznie. Problem będzie z samym wydostaniem się z tego miejsca. Nie, dobra, ale policjanci, skrajni idioci, widzieli mnie, ale pojechali dalej, po prostu. Dobra, mamy GPS, tak jest, dobra. Czyli Lamar jednak faktycznie tam przemknął mi. No, policjanci daleko, chyba że na jakiegoś wjadę. No nie no, ale ten SUV, ile on może kosztować, kurde. Co znaczy inaczej, za ile mogę go sprzedać? Czy to jest w ogóle gra warta świeczki? Kurde, policja, szlak. No i widział, no pewnie, musiał to zobaczyć, no sorry. Jedziesz sobie, rozglądasz się lewo, prawo, czy nie ma tego gościa, którego poszukujecie aktualnie, a tu nagle ktoś na pełnym bucie wyskakuje, przebija płot i uderza w silos. No kurde, no sorry. Nie szło nie zauważyć, ale czy od razu będą do mnie strzelać? Pewnie tak. O, Daria ma za sobą 100% przelotów pod mostami San Andreas. Gratulacje! To czemu akurat taka wiadomość mi teraz wyskoczyła? Ja autentycznie nie wiem, dobra, ale spoko. A może właśnie, może Daria jest po prostu na serwerze? No, gdzie to? Tu. Kurde, ja tylko na chwilę spojrzałem na listę, co tu się dzieje? Moment, ej. Piękne piruety. Swoją drogą, nie, ale dobra, spójrzmy jeszcze raz na tą listę. Nie. W ogóle nawet siebie na niej nie widzę. Bądź ta lista jest zapewne dłuższa niż to, co pokazuje tutaj. Coś mi się wydaje. O. I czy na tej jestem ja? Stop, też mi na... Gdzie ja jestem? Nie, dobra, serio. Wydaje mi się, że gram i tego się trzymajmy. Ej, czy widzicie, ile ja mam pieniędzy? A faktycznie, przecież ja tak dawno nie grałem, że ten, doczekaliśmy się kolejnego podarku od Rockstar, 200 tysięcy. No i przelali to na moje konto najwidoczniej. Dobra, telefon. Czy pamiętam, jak się wpłacało? Kurde, mam nadzieję. Pieniądze i usługi. Jak za... Aha, no, już myślałem, że bank zamknięty. No chyba właśnie zaraz do mnie będą strzelać, więc... No właśnie, jeśli możecie tak przyspieszyć delikatnie. Dobra, ile mam? Ej, 367 tysięcy, za to można sobie coś kupić. Nie no, dom w Polsce można wybudować za taką kwotę, bo przypominam, tutaj są dolary. Dolary z Los Santos, no to jakie wartość rynkowa może być faktycznie nikoma, jeżeli w ogóle jakakolwiek. Jak, moment, stop, z czego? Z samochodu? Rakietą? Jakim cudem? Dużo się zmieniło. Cholera. Ej, no przecież takich rzeczy to ja nie pamiętam. Żeby może było... No nie, no dobra, w sumie w poprzednim odcinku graliśmy tryb, który w głównej mierze opierał się właśnie na strzelaniu rakietami do innych pojazdów, no ale dobra, to był specjalnie przygotowany tryb, a nie tak po prostu jadę sobie autem bank w gościa rakietą, no. Kurde. Nie, dobra, ale to będzie jeszcze mniej warte. Więc coś jeszcze buchniemy po drodze, gdzieś tu. Coś droższego w zamyśle. Tylko oczywiście moje podejrzenia jak zwykle są takie same, czyli im... Inaczej, tańsze auta pojawiają się wtedy, kiedy masz ustawiony jako cel mechanika. To znaczy, żeby tam sprzedać mu ten samochód. Ej, sobie nie wziąłem tego samego dokładnie. A, dobra. Ważne, żeby dowieźć w jednym kawałku. To chyba akurat policjant cię nie No jak, No dobra, nie wiem, jak on mnie zobaczył. No czasami naprawdę nie widzą rzeczy, które są centralnie przed ich nosami, a czasami widzą, nie wiem, przez betonowe podłoże, bo oni byli pod mostem, a ja byłem już na moście. Ale pytanie, czy przejedzie dalej? Chciałbym, żeby przejechał bardzo. No, i może mi się uda tutaj jakoś rzutem na taśmę przypadkiem. No. A, gdzieś tam, może? No nie widział. Ej, chyba się udało, nie wierzę.
Dobra, jaki fuksik. Dobra, strzelajmy, to padło. Za trzy ty... No dobra, bez przesady. Dobra, za mało, po prostu za mało. Wartość rynkowa takiego samochodu na normalnym rynku byłaby zdecydowanie wyższa. No rozumiem, że kradziony w ogóle i tak dalej, no ale... Przecież same części. Seria kaskaderska. A może? Turbina, ej, dobra, nie. To brzmi ciekawie, spróbujmy. No ale co, coś mówiłem o tym, że no nie, no może nie akcje w tym odcinku, a się okazuje, że jakieś akcje będziemy rozgrywać, tak czy tak. Nie, ale serio, chcę poznać GTA Online na nowo, zobaczyć co to jest nowego, czuć się znowu jak u siebie, bo tutaj jakby nie patrzeć dookoła, niby znajome okolice, niby znajome środowiska, ale jednak wszystko nowe. Zupełnie nowe. Na przykład ten tryb. Zobaczymy co to jest w ogóle. O kurde, ej, dobra, od razu prawie pełna obstawa na serwerze. Pierwszy lepszy amator może się rozpędzić przez uruchomioną elektrownię wiatrową, ale trzeba być prawdziwym idiotą, mieć wielkie jaja, żeby kusić los i ryzykować zderzenie z łopatami wiatraków. Aha, dobra. Czyli wiemy, czego się spodziewać. Tylko moment, czym będziemy jeździć? A nie będziemy latać. Dobra, moment, no może mi się do kogoś zaprosić szybko. No rzutem na taśmę. Daria i Sebos, dobra, zaproszenia poleciały. Może zdążą. Ale nie będziemy ludzi z bieżącej sesji zapraszać, jak tam czekamy na ludzi od nas. O, uwaga, no, dużo osób dołącza. Wśród nich nie ma Daria ani Sebosa, no, to słabo. A może jednak nie, no i widzicie, pełna obstawa, no ale dobre chęci z mojej strony były. No, ktoś odszedł, miejsce jest, a zaproszenie już powinno właśnie, o, polecieć, no i zostało zajęte. Dobra, trudno, nie udało się. No chyba, że kogoś też zrezygnuje. Ej, myślałem, że mam najwyższą rangę. Ej, co się stało nagle z rangami? Przecież tam ludzie mieli dwusetne rangi i wyżej. Takie już, o których ja myślałem, że są nieosiągalne dla mnie, a tutaj nagle pach. Piachu ma 90 i nagle jestem... No na drugim, nie, na trzecim teraz widzę właśnie. Jeszcze jest 94, ale też jeszcze druga 90 przy okazji. No ale no sorry. Kiedyś było wyżej, zdecydowanie wyżej. Mama! O kurde, ktoś trzeba będzie zmutować. Dobra, niestandardowy Sanchez. Dobra, niech będzie. Kask. Z czachą. No, albo bez. Pewnie bez. Chodzi, walory bezpieczeństwa też się liczą. Salucik nie będzie, potwierdzamy, jedziemy. Chyba, że... nie, to nie ma czasu. Chyba, że ten... Inny pojazd. I można samochodami też. Dobra, i weźmy tego. Już kask się nie przyda. Nie, a gościa trzeba faktycznie zmutować. Tylko którego? Bo ktoś się bawi w DJ-a. Wybitnie. Cholera, chyba... Czemu sam... Aha, nie potwierdziłem wyboru. No tak. No chyba trudno. Jedziemy z podkładem od gościa jeszcze. Aha, to takie turbiny. Ktoś w kreatorze teraz dodaje turbinki autentycznie? Dobra. Uznałbym, że to kiepski start. Ale mój strój ciekawy w porównaniu z innymi, ale hej, cicho, cicho, bo jestem na pierwszym miejscu. Dobra, to się uda. Bezsprzecznie, o kurde, dobra, auta są szybsze. No dzięki. Dzięki koleś. U mnie świetnie. Czym się robiło respawny? Czym się respiło? Ej, zdobyła pierwsze miejsce? Nie, niemożliwe. Nie, serio, czym tu się respiło? Ej, tylko Olimpia obserwuje, dobrze widziałem? No dobra, czyli jaj, ktoś z ekipy jeszcze będzie, no ale ja już raczej z 12 miejsca nie wyjadę, po tym jak goście mnie po chamsku zepchnął. Ale zresztą może się uda, jeszcze... Ej, no nie można od razu być czarnowidzem. Mam mojego Sancheza, oni co prawda wszyscy mają pewnie lepsze maszyny. No ale to nie jest powiedziane, że to się nie uda. Dobra, ostry zakręt. Może bez hamowania, ale bardziej, no właśnie, ze skręcaniem. 11, już, o dziwo. No dobra, to trzeba liczyć, że oni się będą rozbijać gdzieś po drodze. Ale ja właśnie nie. Ale jak wiecie, bardzo dobrze z doświadczenia już na tym kanale, to się rzadko zdarza, że ja w nic nie przydzwonił gdzieś po drodze. No to jest duża szansa, że gdzieś spadnę. Albo wypadnę. Ej, dobra, się pozbliżamy się do reszty stawki. Zresztą no może tej tylnej reszty. Oj, to trochę nie fair, bo... oj, na dach? Przeskoczył go. Ej, autentycznie po raz pierwszy materialny na YouTube zdarzyło mi się kogoś przelecieć. No ale totalnie nieintencjonalnie. Taki, no nie wiem... niespecjalny gwałt. Ale wiadomo, nie o takie przelecenie chodzi. Dobra, teraz żebym właśnie nie walnął nikogo. Idealny motyw, dobra, tego się uda wyprzedzić.
Na pewno. Ej, nic z tego, nicowego, piąta pozycja. Ej, naprawdę, 90 ranga, jedna z wyższych w tym wyścigu. Zobowiązuje, okej, okay, ale czyżby za tym szło autentyczne doświadczenie? No tylko, no... No dawno nie grałem. Ej, dobra, oj. No właśnie, żebyś ty wylądował. Rozumiem, że tu wjedziemy z powrotem na pętlę, dobra. Nie rozwalić się i będzie można chyba, ej, może podium nawet uda mi się dowieść. No nie no, jak tak będę jeździł, to nie. No i trąbił zamiast skręcać, ale ci on naprawdę nie jest źle, ej, nie jest źle. Ale wydawało mi się, że ktoś jest za mną centralnie. Tak, gości na motorze. Walczę o moją czwartą pozycję, a tutaj walczę o trzecią, tylko że no, pierwsze trzy miejsca są najwidoczniej gdzieś daleko. Gdzieś bardzo daleko. Ej, a to nie szybko za mną. To ja zatrąbiłem, czy on? Oto jest pytanie. Pytanie totalnie nieistotne. O, szlak, no, blisko. Nie wiedziałem, że tam są przerwy. Myślałem, że... Ej, czy on jechał skuterem? No ja ładnie wyrobiłem ten zakręt, no ale gra mnie pokrzywdziła teraz utratą czwartej pozycji. A koniec zdobywa pierwsze miejsce już definitywnie, czy to po prostu wjechał przed gościem na drugiej pozycji aktualnie? Dobra, nie wiem, nie wiem, ale zaraz się pewnie tego dowiemy. Bo już ich widzę. To jest najlepsze. Dobra, no czy da się delikatnie przyspieszyć? Pewnie, że się da. I jako tako, no ej, no jakby nie patrzeć. Jakby udało mi się tych tutaj wyprzedzić. No to jesteśmy w domu, jestem na drugiej pozycji, gość tutaj jest na pierwszej, może mi się uda go nawet zepchnąć? Nie, w żadnym wypadku, ale jak się będę go trzymał, może gdzieś tam po małej, po dłużej, coś może jakoś? Gdzieś? Kurde, ej, no nie spodziewałem się, że Superlama będzie tutaj walczył o czołowe miejsca, zwłaszcza po takim początku. O szlak. O nie, ale... To nie jest powiedziane, że właśnie, że nie uda mi się wrócić na tor. Teraz koleś, tylko ty się nie zmieść, a ja się zmieszczę i... Ojojojoj, zachwiało, kakao! Oj, spokojnie, spokojnie, on tam też pewnie wyskoczył. Ale boję się, że tu mnie dojedzie. Na tej długiej prostej. O, jakby nie patrzeć, on ma 4 koła, ja mam tylko 2. Czyli on ma większą przyczepność, będzie próbował mnie zepchnąć bankowo. No mur beton, wiedziałem. Respam, no resp się, kurde. Na którą pozycję? No, no na piątą, no ta. Najlepiej. Ej, właśnie, że mnie śmigło nie podbiło. A to ty jesteś tym DJ-em, kurde. Cieszę się, że nie mam mikrofonu podłączonego, bo bym spróbował w twoim ojczystym języku się do ciebie odezwać. Choć nie wiem nawet jaki to język jest. Ale podejrzewam, że przypadkowo jakąś obelgę byłbym w stanie sklecić na szybko. Ole! Aha, czyli coś w stylu Hiszpania, może Włochy. Tamte klimaty. Może Meksyk. Cholera go tam wie. Dobra, ale tego się uda przelecieć, albo... Albo nie. Ale spokojnie, trzecia pozycja, już jest nieźle, już jest całkiem spoko. Tu gości się bawi, nie wiem, w jumpera troszeczkę z przodu. Takimi teleportacjami na krótkim dystansie. Trzeba wylądować, Ach, dobra. Spoko, ale tej, no czemu tak mnie brzydko wyprzedziłeś? Ja nawet nie widzę, żeby nogę wystawiał do tego skręcania. Oj, chyba go popchnąłem niepotrzebnie. No, ja lepiej wyrabiam te zakręty, no. A on jednak z przodu. A znowu ten samochód, który mnie nikczem nie zepchnął, czy no, mogę mu się zrewanżować? Nie. Niestety nie ma takiej możliwości. Nie zepchnę go Sanchezem. Mogę próbować, ale raczej się to nie uda. No, motor jest szybszy na zakrętach. No koleś. Kurde! Wiedziałem! No nie! Co mnie jeszcze mnie obróciło? Nie! I piąta! Nie! No jedźżesz, no kurde, czwarty, no dobra, no trochę lepiej, no ale i tak. Tak daleko z tyłu, była taka szansa, to był naprawdę odważny manewr, no ale... No niestety, jak się zakończył, widzieliście. Straciliśmy pozycję, ale no spokojnie, spokojnie, to nie jest jeszcze koniec świata. Czwarta pozycja na Superlamę, to i tak jest, no mnie jakieś 12 pozycji lepiej niż zazwyczaj, więc spoko. Ale oj, no nie, no to już jest meta, nawet nie będę na podium. Szlak, ale no... Było blisko. Czy on walnie? Nie, myślałem, że zapikował zbytnio. Czwarta pozycja, tuż za podium. No ale, powiedzmy największy przegrany, bo prawie na pudle, a ja jednak poza. Ach, no cóż, nie zawsze można być zwycięzcą, ale kurczę, tego domorosłego DJ-a można faktycznie... No właśnie, gdzie to ty, tak? Ukryj hood. No tak, profil. Przyjrzyjmy się najpierw delikwentowi, nie potrafiącemu wyłączyć mikrofonu.
Aha. Coś jeszcze, FIFA, Need for Speed, Drive Club. Aha. No dobra, czy można jakoś go... Nie, prosił o znajomego? Nie. Aha, to dalej nie o to chodziło. Punktów JP, cokolwiek to znaczy. I pieniędzy też mało, kurde. To się nie opłacało. Autentycznie, to się nie opłacało. Ale nie, wiecie co, jeszcze jedną akcję zagramy. Co to za kubraczek? Jak to się wybrał, kolej? Co, mocno pada, kurde. Dobra, powiedzmy, że dobra, tylko tu, gdzie? Tu. Zaznacz. Nie, nie akcje, kościa, kurde. Halo, a gdzie jest mute? Klasycznie polsko wymagane mute. Nie, serio? Naprawdę? Nie ma? Szlak. Niedobrze. Czy jeszcze jakieś kaskaderskie? Kurde, może... Może nie z tą ekipą, bo właśnie gościu tam... Cześć, co u twojego ojca? Nie, dobra, nie. Jest problem, bo nie mogę go zmutować. ¿Cómo qué? ¿Cómo se gana pasta guay? ¿A dónde? No, wydaje mi się, że rozpoznałem hiszpański. ¿Cómo se gana? Ale dobra, 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 gdzie to jest ten? Rankingi sieciowe, mapa. Szlak. Ya, ahí se gana un montón, ¿no? De pasta. No nie da się gościa zmutować, naprawdę. Gdzieś na pewno się da. Nie wierzę, że nie ma takiej możliwości. No i dobra, trudno, uruchamiamy sesję, ale co widziałem właśnie, tylko Olimpia dołączył do nas. I Daria też jest, kurde, dobra, ej. No i to właśnie, to jest, to są te rangi. 448 i 271, no kurde, ludź. Ale masakra. A ja to z 90 wyskoczyłem. Dobra, zobacz graczy. Mutuj, gdzie jest mutuj? Proszę powiedzcie mi, że gdzieś tu jest mutuj. Nie chcę ich ukrywać, chcę ich właśnie napiętnować. Ukryciem. Dobra, kit, biorę to co jest. Szukamy usilnie możliwości zmutowania gracza, no. To gdzieś musi być. To gdzieś po prostu musi być, no ej. Ej, stop, tu można jechać samochodami? Ej, dobra, może akumą? Zawsze mi dobrze szła akumą. Tak, klasycznie, stówkę, yeah. Tak, nie postawiono, też klasycznie. I jeszcze Sanchezem, no. Czemu ja nie potwierdzam? Czemu ja nie potwierdzam, kurde... wyboru motoru? Jaki ryb. Słaby. Dobra, no to chyba będziemy z hiszpańskim kontynuować ten wyścig. Oj, 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 ktoś tam ładnie zatarł, a przez niego też. Dobra, Sanchez może jest niestandardowy. Ale niestety. Raczej to nic nie wskuram. No na pewno nie jadą w ten sposób. Ale to ten hiszpański będzie mnie denerwował przez cały wyścig na pewno. No coś czuję to. Po prostu. Ej, ale tylko Olimpia przed nami. Oczywiście pewnie maksymalnie stuningowanym pojazdem, no bo jak żeby inaczej. Nie, 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 nie. Dobra. Ej, wiecie co, trzeba będzie ich chyba zagłuszyć muzyką jakoś. Tylko się zastanawiam, którym radiem. Dobra, może Los Santos nie. No. Może bardziej Channel X. Ostrzejsze rytmy. W sumie hiszpańskich kawałków tam chyba nie ma. Żadnych latynoskich takich. Ke? Que pasa, amigo? Mógłbym się odezwać, ale może lepiej nie. Amigo, tranquilo. Nie, dobra. Coś nie, to jest chyba spokojnie, a nie cicho. No zresztą, dobra. Nieważne. Wąsko! Zbyt wąsko! Jeszcze się od dziwek wyzywają, bo niektóre słowa z języka hiszpańskiego znam. Uczyłem się go przez jeden semestr raptem, no ale miałem piątkę, no to ej. Już! Tak. No dobra, szybkie respy. Ej, nie, muszę się jeszcze dowiedzieć, inaczej, najlepiej powiedzcie mi w komentarzach, jak się mutuje ludzi. Bo to autentycznie może na przyszłych odcinkach odbić się czkawką. A nie, nie, to się nie uda, to się, a może? A nie, jest chociaż, nie, te tory na pewno, aha, i oczywiście co, Olimpia zdobyła pierwsze miejsce. Nie, po prostu chciałem, czy to Rockstar robił te tory, czy gracze może swoją kreatywnością spowodowali, że nowe elementy pojawiły się jako możliwe do wyboru w kreatorze. Ej, wypadałoby tego gościa rozjechać.
Bo to jest chyba jeden z tych konwersujących. W nieuniwersalnym języku. W sumie chyba po hiszpańsku rozmawia więcej osób niż po angielsku. No ale już na pewno więcej po chińsku. Ale chińskiego nie kojarzę ni w ząb. Tylko jestem w stanie rozpoznać. No dobra. Nie, kurde. Ale, kiepsko. Ale dziewiąty. No i nie, już tam już inaczej. Na pewno obiło wam się o uszy. Takie określenie, puta madre. Starczy fajne oglądać, międzynarodowe, i często takie coś się pojawia, jak ktoś zrobi coś złego. Nie będę mówić, co to znaczy, ale spoko. Nie, dobra, skupmy się na wyścigu, bo tutaj widzę, cały czas się pnę do góry, ale pewnie z Olimpią i tak już nie wygram. Dobra, spokojnie, seria zakrętów. Ej, zastanawiam się teraz, czy ich po prostu jakoś nie wyciszyć, przynajmniej dla was, w nagraniu. Byłoby spoko. Ej, jak on mnie wyprzedził? A dobra, na szczęście okrążenie drugie z dwóch. Już zaraz się hiszpański skończy. Spanish Connection. O, ale bez takich błędów. Ej, naprawdę, ja nie muszę znać hiszpańskiego aż tak dobrze, ale wiem, że to nie są chyba intelektualiści. Albo po prostu bardzo pasjonują się tym odcinkiem i nie panują nad językiem, bo tam co drugie słowo to wulgaryzm, no ale... No powiedzmy sobie szczerze, na polskim YouTubie też tak jest. Nie, mówi się o ludziach wulgarnych, że tacy są bardziej szczerzy po prostu, no ale... Czy na pewno? Nie uważam siebie za kłamcę, ale nad językiem potrafię panować. Nie. No, spokojnie. Bo właśnie w sytuacjach bardzo cechowanych emocjami często się zdarza, że... No jakiś epitecik fajny poleci, jakieś przekleństwo. Bo mimo wszystko jest to część języka polskiego i nie trzeba się tego wstydzić, ale... Niekoniecznie nadużywać. Bo nawet najczęściej używane słowo na K w naszym języku traci swoją moc, kiedy się go używa cały czas. Jako przecinek nawet. Ja to było w pierwszym materiale z GTA Online. Na przykład, ode mnie. Kurde, dobra, i przez ten wywód na temat języka straciłem moją pozycję. Dobra, trudno, goście już nie dojedziemy pewnie. Bo to jest ostatnie okrążenie, ale... No właśnie, nie popełniałem z tego błędu. Może będzie lepiej. Odrobię parę sekund. No nie wiem, po co jest tutaj pochyła ściana i tak się na niej jeździ podobnie, jeżeli nie tak samo. Ten cień. Myślałem, że to jest krawężnik, tak jak gdyby. O, no, ale 360, strikiem, tak jest, dobra. Może to nie było opłacalne, ale to było ładne, po prostu ładne. No ale dobra, to ja do 10. Zobaczmy, na której pozycji jest Daria w tym zestawieniu. No, wiedziałem, że gdzieś tam też czole stawki. Brawo, Daria. O, i on mi pierwszy skończył. No, pięknie, po prostu świetnie. Nie, dobra, ale przynajmniej wiadomo, że Polak wygrał znowu coś. Więc nieźle. Skoki narciarskie itd. itp., a teraz jeszcze wyścigi w GTA Online. Ej, dobra, żebym przynajmniej ja dowiózł 10. pozycję. W ogóle skąd ten alarm? Też słyszeliście? Czy gdzieś u Hiszpanów coś kradną aktualnie? Daria skończyła 4. No, ja postaram się skończyć 10. No, chyba, że jest jeszcze szansa na podwyższenie tej pozycji, ale... Szczerze wątpię. Choć gościa tam widziałem przede mną gdzieś. Tylko to bym musiał ładnie oszukać chyba. Niczym w Mario Kart na... O kurde, nie. No ta 10. Chociaż ta 10. Piechol. Kurde, proszę cię. No nie róbmy sobie wstydu. Teraz Daria z Oliwy już pewnie... Oj, nie zdążę dojechać. Serio? Ile mam czasu jeszcze? 20 sekund. No, o, na szczęście. Nie było totalnego blamażu. Na szczęście. Ale dobra, kochani, widzę, że jest ekipa, więc ja ten odcinek już w tym momencie skończę. A kolejny zaczniemy z ekipą. Niestety komunikacji nie uświadczymy w dalszym ciągu, no ale warto będzie przynajmniej w towarzystwie znajomych pograć, czyż nie? Dobra, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Buenas noches, amigos. Lo primero, tío, eh.